In my head. Siema wszystkim, witam w moim drugim motovlogu i chyba ostatnim przez najbliższe kilka miesięcy na kanale, bo już jest prawie grudzień, ale jeszcze da się coś tam polatać. Tydzień temu byłem coś nagrać, też chciałem nagrać takiego vloga. Mam nadzieję, że będzie słychać tym razem, bo tydzień temu jak nagrywałem, to coś było nie tak i nic praktycznie nie było słychać. Jak śledzicie pewnie Instagrama albo Facebooka, to wiecie, że Bartek szuka DRZ, znaczy kupił DRZ, ale coś tam nie tego i kupuje następną, tą sprzedał. Kurde, katar mam. Zadawajcie nam pytania w ogóle pod, nawet pod tym filmem, albo gdzieś tam Bartek na Instagrama. Idzie zima, to będzie fajnie. Zawsze to w zimie lepiej nagrać jakiegoś Q&A czy coś w tym stylu, bo będzie się w cieplutkim pomieszczeniu i coś się sklei. Są plany w ogóle, żeby... Znaczy ja mam taki plan, nie wiem jak tam chłopaki. Dwóch na razie nie mam, o to już dłuższy czas, ale coś tam się zabierają. Mam w planach w ogóle kupić jakiegoś dwusuwa, krosówkę. Coś no niedużych pieniędzy, żeby pojeździć. Ale to będzie dopiero na następny sezon, bo kupiłem sobie autko, muszę je skończyć. Trochę kasa nie pozwala, jak coś się zarobię, to może wpadnie jakaś krosówka. I wrócimy do tej jazdy, bo jakieś zinatory, wyjazdy, jakieś takie rzeczy. Bo kurde, tęskni mi się za tym strasznie. XTX jest super, ale to nie to samo. Zmieniłem tu, w sumie jedyne co nie zmieniłem, to zębatkę z przodu, bo po blokadzie jakiś taki się mułowaty zaczął robić na tamtej troszkę. Znaczy ja miałem takie odczucie. Zmieniłem na zębatkę, dwa zęby mniejszą, troszkę jest bardziej zrywny znowu. No ale ogólnie to zarobiste moto, jeżeli ktoś... Znaczy dla mnie nie. Chciałbym też kupić jakąś krosówkę typowo, żeby było coś lekkiego, bo waga tu jednak robi swoje. Moja jazda na kole też się nie zmieniła na razie, bo zawsze jakoś to było tak, że miałem jedno moto. Jakoś tak specjalnie nie chciałem też to żyłować. Na razie XTX się zrobiliście, jest takie, można się pobawić trochę. W terenie wiadomo, to nie jest zabawka do terenu, ale jeździłem po lesie nim, także no... Całkiem spoko, dopóki jedziesz, nie musisz go przepychać. Gdzieś tam po tym lesie, pod górkę, wycofać gdzieś na wąski uciek, to jest spoko. No to ja zatankuję i zaraz wracam. Przejedziesz pan? Przejedziesz. Zacznie pan na rzeczy, kurwa. Może kogoś spotkamy ciekawego na moto? Nikt chyba już nie jeździ. Oprócz pojazdów wielosezonowych, typu skuter. Zajebiście to chodzi na tych leosiach. Kurca papuca. Ale mi tego szkoda, ty, że ta zima musi iść. Ja cię kręcę. Ja to bym mógł jeździć cały rok. Żeby tylko było tak z 10 stopni. W tamtym tygodniu jeździłem, była niedziela bezhandlowa, to się pojechałem przejść przez miasto i było elegancko. Nikogo na mieście nie było, zero ludzi prawie. Czy ruchu zero prawie, nie? A dzisiaj handlowa, no już tak ciekawie nie jest. No i co robisz, Piotruś? Co on robi? Kurde, dobrze sobie wziąłem te rękawiczki stare. Są przynajmniej ciepłe. Nie chciałem na przykład typowego jakiegoś superbociaka jako to moto główne, bo chciałem coś, żeby też się pobawić, gdzieś zjechać na bok z drogi, ale żeby też można było zrobić spoko traskę. No bo XTX-em robię 300 km bez problemu, nie, nawet dupa nie boli. A zjechać też można, po różnych szutrach jeździłem. Wiadomo, opony nie są jakieś super na mokrą trawę, jakieś takie rzeczy, ale szut, kamyczki, elegancka sprawa. No nie, bardzo mi się to widzi. Dobra, jadę stąd, kurde, wiesz, jakaś policja przyjedzie. Bo ciekawe, czy mogę po tym jeździć, jak tam nikogo nie ma. O, motorowiec. Jedziemy zobaczyć, czy to jakaś pierdziawka. Czy coś fajniejszego.
Siema. No, freak a tweet, czy nie teraz. Ale też odchodzę. Proszę. Jaki spoiler, kurwa. Sportowa Astra. Miejsce, w którym modli się więcej osób niż w kościele. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Proszę jechać. Poczekam. No jedź, Piotruś. Ja się zagrzeję w tym czasie. A tam policjanty brugają. Uciekamy. Ale mi odwala. Jem już na dekiel konkretnie. A co tu jest? Tu mnie jeszcze nie było. A nie, byłem tu tydzień temu. Też zobaczyć, co tu jest, tylko się wtedy chyba nie nagrało. Także się pojadę przecież jeszcze raz. Ktoś, kurde, bombę zostawił? Zróbmy tak, że wbijacie na naszego Insta, na mojego też zapraszam, tu będzie gdzieś. Wrzuci posta razem z publikacją tego filmu i będziecie zadawać albo pod tym filmem, albo tym postem pytania, na które... z których nagrałem po prostu Q&A, jak będą jakieś fajne pytania, bo już dawno Q&A nie było z tego, co mi się zdaje. A przyszło was trochę więcej na kanał, może macie jakieś pytania, coś do każdego z nas, albo pojedynczo. Jakbyście też mieli jakieś pytania typowo prosto do mnie, to zapraszam na mojego Instagrama, będzie tu, gdzieś. Z która jest godzina? 3:25. Czy 14? Nie wiem, czy przestawiłem zegarek. Nic mi się dzisiaj nie klei. Tamtym razem jechałem, tam mi się fajnie wszystko kliło. Teraz jakiegoś takiego muła łapie, kurde. Tak nie będzie. Na interkomach to zawsze jest jakiś temat, a tak to... Mama w korsie w serku? Korsy mi stuknie, spokojnie, masz hoko! Nic się nie stanie. Szkoda, że idzie zima, nie będę sobie mógł motorkiem jeździć do szkoły. Tak to sobie kończyłem lekcję. O drugiej 15 byłem w domku. A jak jadę autem albo autobusem? Głównie autem, stoi się w korkach, kurde, aż po godzinę czasem zajmuje ta droga do domu. Jak są godziny szczytu. Masakra. A motorkiem lewy, prawy, prosta, gaz. No jak widzicie, moja jazda na kole się nie zmieniła praktycznie. Szczelam z klamy, coś tam jadę, jak... Albo mi braknie obrotów, albo czuję się obsrany i daję hamulec, tyle. Temu też tak trochę myślę, że jakbym miał krosówkę jako drugie moto, takie, które wiadomo, tam miałbym wywalone, czy jest... ten błotnik pęknięty czy coś, co po prostu żeby jeździło, to mu chyba bardziej upalał. Próbował uczyć się na tym kole, bo chciałbym się ogarnąć tym razem na kole. W stopniu zadowalającym mnie przynajmniej. Czyli gdzieś tam umieć złapać ten balans chyba przynajmniej na chwilę. No ale wszystko przede mną. Panie w takich futerkach, a ja na motorze. Skurczusyn! Co ja wam mogę powiedzieć, póki jeszcze kamera nagrywa? Na pewno się pożegnam wszystkim, subskrybujcie, lajkujcie i napiszcie nam ładny komentarz. Bardzo ładny, merytoryczny film, kocham was. Ty, ja sobie jadę kupić kepsa. O pierdzielę sobie kepsa.